Siemano kolano! Moi drodzy, jest z nami Fajrautano kolano! I dzisiaj będziemy mogli robić zbrojki dosłownie ze wszystkich bloków w Minecraft. Iść! Masakra będzie, totalna. Na przykład z dirtu, co nie? Z dirta możemy robić, no. Jo, przecież to będzie kozackie, więc ja już sobie zbieram drewienko, aby tutaj zrobić crafting table. O, już mogę przecież crafting table. I co? Chcesz to zrobić? Chcesz zrobić tą zbrojkę? Dawaj, stary. Dawaj! Iść! Dobra. Rób butki, buty, bo to mam. Teraz... Masz? Mam buty. Jo, nie mogę, po! Uwaga! Co jest? Ziemia but, jak to się nazywa? Dobra, zakładam. Co jest grane, ludzie? Jak to wygląda? Okej, dobra. Ja zrobię sobie teraz napierśnik cały z dirta i będziemy dzisiaj testować wszystkie bloki, jakie uda nam się zdobyć, więc oglądacie do samego końca, subskrybujcie kanał. Bedrocka? Wbijacie do Fireouta. Co? Slime bloka, tak. I bedrocka. O, bedrock! Uhuhu. Słuchajcie, tak, z bedrocka też zrobimy. I słuchajcie, te bronie mają taki jakiś dodatkowy efekt, ale z tymi mówiłeś, że chyba trzeba mieć wszystko nie, założone, czy nie? Tak, tylko dirtowa nie ma nic właśnie, bo to jest najsłabsza broń w ogóle w Minecrafcie, zobacz ile ona się daje. Ej, no właśnie, ja już mam przecież jeszcze budki i zobaczymy ile daje dirtowa zbrojka. Uwaga, cyk, a nie, hełmik. Wow! Ona to jest tylko 4! To jest najbardziej noobowska zbrojka ever. Ej, a z tego z drewna można zrobić? Ej, tak! Dobra, to tam pozbierajmy. Ja sobie zaraz zrobię siekierkę, żeby szybciej to ścinać i będziemy normalnie kozak robić rzeczy. Tak, dzisiaj zrobimy rzeczy na przykład właśnie z piasku, zaraz też możemy sprawdzić, co nie? Co z craftingów. Z craftingów, tak! Ja, ze wszystkiego! Jest tyle opcji, drodzy widzowie, więc naprawdę warto oglądać ten filmik, ponieważ... To ja poproszę, dobra? Co? Pożyczę crafting. A, bo z craftingu. A nie, czekaj. Ale to musisz z craftingu zrobić. Myślałem, no tak, no tak. widzisz. Minecrafta nie oszukasz. Ja bym chciał zrobić też żelazo, zrobić nożyce i zrobić z tych. Z liści. To ciekaw jestem. Czy będę super miał lekką zbrojkę? Nieźle będzie, nie? Dobra. Dobra. Mamy robię to. Zrób z tego. Masz to? Zobacz to. Ale to jest epickie. Ej. Stół rzemieślniczy boots. What? Wow. Co jest? Ja mam takie. Okej, okay, i teraz czekaj. To z craftinga, no? Nie. Nie, póki co nic nie działa. Mieć wszystkie założone. Wszystkie. A, całe, dobra. Wiesz co? Zróbmy w takim. A nie, nie stać mnie aż tak bardzo. Ale czekaj, a z drewna? LOL, ja mam też drewnianą deski ciemnodębowe. Elo! Pana to. A tu też kolory są, ole kozak. Kwituję teraz, pa, będę mógł kwitować z tym drewnem. Elo. Yo. O. Dobra, słuchajcie, rozwalamy dalej. Ja bym chciał teraz kobla wykopać. Oczywiście jak to na początku survivala się robi. Dzisiaj normalnie, słuchajcie, zrobimy wszystko, dostaniemy się do endu. Nie no, żartuję. Chociaż może, jak dostaniemy jakąś zbrojkę, która na przykład nas przeteleportuje. Ej, do endu z jabłek? Ej, tak! Trzeba dużo ścinać, co nie? Bo to no, nie będziemy w stanie. Dobra, ogarniam tyk, cyk, cyk. Mamy kill off, więc... Ej, zbroja z kill offów. Jo! To... Ja nie wiem, czy to jest legalne w ogóle. Ej, no właśnie, bo to nie jest blok, a tylko z bloków, teoretycznie. W sensie, przetestujemy to, drodzy widzowie, oczywiście. Więc oglądacie do samego końca. Ja chcę zbroję z kobla, więc zaraz zrobimy koblową zbrojkę. Gramy w ogóle na starej wersji Minecrafta 1.12.2. Oj, mi się Windows odzywa, coś śmiesznego, okej. Gramy na wersji 1.12.2, więc to wygląda tak troszeczkę staro. O nie, zaczęło akurat padać. Z piasku robię. O tak, właśnie, z piasku, to będzie dobre. Dobra, robię teraz cobblestone'owa zbroja. Okej. What? Ej, to jest... Coś daje? Jakieś moce? Właśnie, chcę teraz wszystko wykopać i zaraz sprawdzimy, żebym całą sobie założył zbrojkę koblową i zobaczymy, czy będzie dawało jakąkolwiek właśnie moc. Ale jak obstawiasz? Co to będzie dawało? Czy... Nie wiem. Czy będzie w ogóle cokolwiek dawało? Super moc. Super moc. Super moc stanie w miejscu. Ja. Dobra. Ej, coś daje ta... piaskowa, ale kozak. Piaskowa? To niezła piaskowa. Robię. Dobra, iść. I uwaga? Nie. Yeah. Ej, nic nie daje, koblowa. O, a ja mam piaskową, co ona daje? A coś daje? Nic nie daje. Najpierw to w ogóle magicznym sposobem zniknie deszcz. Jak to się stało? Piękna pogoda. Nie wiem, jak to się stało, drodzy widzowie. Magia powstała tutaj. To cud. No tak, cud się wydarzył. Zbroja zombie. Zbroja zombie? O, no właśnie. Ale czy to będzie się zaliczać? O, dostałem krzemień. Zbroja z krzemienia. Wow. Ej, to by było nawet ciekawe. Dobra, zbieram pełno tutaj krzemienia. Co jest grane? Mam 4 krzemienie. Sprawdzimy, czy można zrobić budki krzemieniowe. LOL.
Uwaga. Ej, podpalające takie. Weryfikacja. Nie, nie da się niestety. A szkoda. Aj. Ale za aj, to aj. Robię z... Uwaga, uwaga. Iś. Zakładamy to. Ej, ona coś chyba daje. Falling. Dobra. Co ci się uderzyło? Coś się uderzyło? Co ci uderzyło? Co, piasek coś robi mój. Co? Widzisz to? Tak, leci z niego jakoś coś śmiesznego, okej. Coś się zaczyna dziać. A on spada ze mnie. A, to o to chodziło, jaki to jest... Nie. Jak spada? Z ciebie piasek spada? Traci ten, traci się przez to, że ja go mam na sobie. Aha, okej. Lol, dziwne. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, ja bym chciał... A nie, jak są zbrojkę, przecież to jest normalne. XD. Z muchomorów, ale to trzeba mieć kilo, chyba że to wykopać. Ale ta zbrojka mi nic nie daje, ta z krzemienia, dziwne. W sensie nie z krzemienia, ze żwiru. Słabo na maksa. Dobra, Zbroja z TNT. Zbroja z TNT, tak, TNT. To by było kozackie. Dobra, co można tutaj jeszcze w pobliżu wykorzystać do zrobienia naszej zbrojki? Na przykład, nie wiem, woda? A można? Ja bym craftingi zrobił, najlepsze. Ej, właśnie, tak, craftingi mieliśmy zrobić, żeby sprawdzić, co to nam da właściwie. Więc rozwalamy fest. Dużo drewna potrzebujemy, każde jedno drewienko to jeden blok craftingu, aby ogarnąć nam rzeczy całe. Ja już mam budki craftingowe i zobaczymy, jaka będzie specjalna moc tej tutaj rzeczy właśnie craftingowej zbrojki. Jak myślisz, co to będzie? Crafting. Tak, też tak myślę, że jak naciśniemy ten przycisk, który aktywuje moc, będziemy otwierać crafting. Ale to akurat spoko, to może nam się przydać. Dobra, robimy tutaj. A, przecież mogę tak to zrobić. Iść. Łączymy się, ty robisz dół, a ja górę, dobra? A, dobra, ja zrobiłem 21 craftingów. To czekaj, to jeszcze... A, ja zrobiłem z drewna zbroję, jeszcze spadek. O nie! Ale czekaj, zrobiłeś już napierśnik? Bo ja mogę teraz zrobić, stać mnie. Nic nie zrobiłem, bo zrobiłem z drewna. Dobra, to stać mnie już. Ja już mam, zrobiłem. I uwaga. Chcesz hełmik? Yeah. A. Tak! Na tajnej mocy włącza się ekwipunek. A mogę w tobie? A, nie mogę. Co jest grona? Wow, jak to wygląda w ogóle? Jak ty masz śmieszny ten hełmik, to tak wygląda śmiesznie. No, jak gofry. Jak gofery. Dobra, trzymaj, przetestuj sobie tą zbrojkę. Polecam ją, nawet dam jej nawet 2 na 10, bo bardzo, bardzo mi się spodobała. Wow. Ale inne zbrojki mi się nie spodobały, w sensie do tej pory. Ale przetestujemy sobie również obsydianową zbrojkę, więc w tym celu będziemy musieli zdobyć obsydian. A obsydian nie chce mi się zdobywać klasycznym sposobem, więc zdobędziemy go magicznym sposobem. Jakimś cudem zdobyłem 64 obsydianu! Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Dobra, zaczynamy. Cyk, widziałeś? A ty dostawałeś kiedyś tak randomowo obsydian? Wow, jakimś cudem jest obok ciebie. Wow, jak się to stało? Pojawiłeś się obok mnie. Magia w Minecraft. Dobra, jesteś gotowy? Bo ja tutaj już mam przygotowaną zbrojkę. Trzymaj, daję ci też obsa, którego jakimś cudem zdobyłem, nie wiem jak. I zrób, będziemy mieć obaj przekozackie zbrojki. To jest flame resistant, czyli będę prawdopodobnie, wiecie, nie będę się palił chyba jakimś cudem. Będziemy musieli to przetestować. Super moc w ogóle? Heal boost, ej, czyli boostuje nam heal. Wow, ona już jest enchantowana! Co to jest? Odporność 4. Ale moc, a czekaj, na G. Ej, zobacz ile masz serc, Wow, ile mam serc, co jest... Co? Ej, ale to w ogóle nic nie zabiera. A, bo ona musi mi się odrodzić teraz, te serca muszą mi się odrodzić. Bo one są tak jakby wyczerpane, co nie? No, ale patrz, nie odpychasz mnie. Ej, faktycznie, to nic nie działa. Nic się nie dzieje, ona działa trochę jak jak to się nazywa, z nederytu zbroja. A to jak skoczę z miliona kratek? Ej, no właśnie. Czy to jest taka mocna zbroja, jak nam się wydaje? Lecisz mordo, do środę. Będę skakać. Uwaga. Rób salto, Kiemon! Rób jeden. Salto! Wow. Iść! Nie! Działa. Ale się rozsypałeś! A, nie działa. Dobra, nie działa, niestety. Zginęłeś. Wow, jakim cudem się do mnie pojawiłeś? Sposób. Ale dziwne, stary, jakim cudem się u mnie pojawiłeś? To naprawdę, w Minecraftie na tym świecie dziwne rzeczy się dzieją. Ale dobra, rozwalam krowę, bo jestem głodny. O ja, rozwaliłem krowę i magicznym sposobem dostałem 64 żarcia. Ja, ale jazda, grubo się dzieje. Magicznym sposobem mam zbroję z TNT. Ja, co? Mam jedno serduszko tylko. Ja, jakim cudem masz zbroję? O, ja zginąłem! Co jest grane? Nie, sorry! Sorry! Ej, pokaż mi tą zbrojkę, ja chcę ją przetestować teraz, nie? I R kliknij, czy tam G, nie wiem, co tam... Dobra. Ej, ale ona ma mega mało życia. Dobra, uwaga. Co? Na hita cię, gościu, wziąłem! Co jest grane?
Ej! A to by było na smoka! Ja, no na smoka moglibyśmy tak, tak, rozwalić w ten sposób smoka. Może magicznym sposobem przedostaniemy się do Netheru, więc ludzie oglądajcie do samego końca, bo tutaj magia się dzieje w dzisiejszym odcinku. No, no nie, moje mięso zniknęło, które zdobyłem magicznym sposobem, ale dobra. A ja mam mięsko magicznym. O, tak, to magiczny sposób mięskowy. To czymy, trzymaj połowę oczywiście, bo to się przyda. A ja teraz patrz co robię. Uwaga, lepiej się odsuń, bo nie chcesz być w zasięgu tego, co się wydarzy. Czekaj, za tobą, za tobą, za tobą. Na tej polance, dobra. Pięknej polance. Dobra, uwaga. Czekaj, lecę do ciebie. Where are you? O, dobra. Wow, jak szybko latasz, bo masz slime zbroję. No, slime, no. Dobra, lepiej się odsuń, bo ja chcę teraz dostać się na sam dół. Uwaga. Iś. Wow. Iś. Iś. To przebije. Iś. Stołna? Przebija. Przebija, lecimy na sam dół, mordo. No a jak? Pa. To trochę trwa, moi drodzy widzowie, ale oczywiście się nie poddajemy. Co ja tutaj? O, dobra, uwaga, lecimy na sam dół, drodzy widzowie, do bedroka. O, tu jest żelazo, więc jak chcemy, to możemy nawet... Oj, bedroka zbierzemy. Ej, tak, właśnie, zbierzemy jeszcze bedroka. W sensie, niby w Minecrafcie nie da się zebrać bedroka, ale wiecie, co to jest magiczny sposób. I myślę, że tym magicznym sposobem zdobędziemy bedroka. Gdzie już jesteśmy? Magicznym sposobem zginąłem. O nie, ale stary, o, dziękuję bardzo. Mam dzięki tobie slajmową zbrojkę, ale tylko w sensie brakuje mi jednej rzeczy. Brakuje mi hełmiku. Czego? Hełmiku. Ale to trzymaj, oddam ci, żebyś był niezniszczalny. A to ty idziesz dalej w dół? Tak, ja lecę na sam dół, żeby zdobyć obsydian. A to ja może sobie założę obsydianową zbroję, bo... Dobra, bo tutaj może się to zaraz źle skończyć. Iś! Iś! Przeżyjesz? O, zginąłem! Nie, znowu zginąłeś, jakim cudem! Ale to jest beka, bo sobie to tak dużo, w sensie zabiera HP, a mi nic. To jest akurat fajne, że to tak działa tylko na osoby naokoło, a nie na ciebie. Bo ogólnie TNT właśnie jest denerwujący, że jak ty podsadzisz TNT, to ono wybucha i cię zabija, haha. A ja jestem nubkiem, więc nie lubię takich rzeczy. Dobra, jesteśmy prawie na samym dole. 10 ostatnich kratek, 9, 8 i zaraz będziemy mieć obsydianową zbroję. I o, mamy obsydian! No, ale pięknie, dużo obsydianu. Czekaj, gdzie ty jesteś? Czemu magicznym sposobem ci nie ma u mnie? A, czekaj, bo nie działał magiczny sposób. Teraz działa. A, dobra. O! Wow, masz lodową zbroję! No. Kozak totalny. Właśnie, może. Nic czekaj, nie robi, trzeba a będzie nie, chodzić wodę po wodzie. W lód. Tak. A. O, właśnie skończyłem kopać bedroka. Wykopałem 64. Nie no, żartuję, to był magiczny sposób. Dobra, zabieramy, robimy tutaj. Da się! Da się bedrokowo! Co? To? Nie! Nie, nie! Trzymaj! Nie, nie. Zrób! I uwaga! Co ty gada? Ja też. Ja nie wiedziałem, że w tym łodzie. Wyrzucam to i zakładam to. Co? Mam nieskończoną ilość. W sensie nie nieskończoną. Mam 3 paski żyć. Czaisz bazę? O nie, teraz ty też będziesz miał. Złoto, czy tam lód. A czekaj, spróbuj mnie walnąć. Ej, to mi nic nie. A dobra, coś tam. Ej, nie, to daje mega mało. Ja się nie odpycham. A czekaj teraz. O lol! Dawaj! Robimy? Lecz! Ty! Trzymaj się! 2, 1! O! Nie! Zniszczyłeś bedrockową zbroję! To jest niemożliwe! Jo! Okej, drodzy widzowie, już bez owijania w bawełnę mamy tutaj wszystkie moim zdaniem najciekawsze bloki, które sobie wykorzystamy, oprócz zbitego lodu i zwykłego lodu. To po prostu chciałem przetestować, jaką ma super moc. Więc mordeczko tutaj, zaraz ci będę rzucał te wszystkie rzeczy. Ja szukam rzeczy. Jakiejś fajnej. A, dobra. I cyk, dobra, sprawdź. O, tak, mogę sobie chodzić po wodzie. Ale nie mogę skakać. Ale kozacka. LOL! To jest... Ja, ej, co tutaj się stało? To się zbagowało. Ej, a lawowa zbroja nie zamienia wody w obsydian? Moja. Co, jak ty zrobiłeś lawową zbroję? Z magmy? Tak. Ale mocne. O nie zamienia. A jaka jest super mocna G? Jest jakaś? Ej, będę po twoim chodzić. Czekaj, będę ci robił cały czas tutaj ten lód. Iś. Lód. Dobra, jest kozak. Dobra, wyrzucam tą zbrojkę, ona już mnie nie interesuje. Ale jest jeszcze zbity lód. Czy to też jest zbroja ze zbitego lodu? Też jest! I co on robi? Jest ślizga się, ale dobra, to mnie chyba za bardzo nie obchodzi. Dobra, wyrzucam to, wyrzucam. I teraz tak, patrzcie, mamy zbrojkę, będziemy mogli mieć ze stołów do zaklęć, więc zróbmy sobie stół do zaklęć. Iś. Dobra, proszę, tobie też rzuciłem. I zakładamy to! I uwaga, jestem przepotężny! I czekaj, czy na... Co mogę zrobić? Możesz
Nie, ale to daje level. Ta zbroja daje level. Ja po prostu sobie chodzę i dostaję level. Okej. Ale to nie daje dużo levela, dopiero pierwszy level nabiłem, czaisz po takim czasie. Tak, ja będę miał 30, to lata miną świetne, zanim 30 level będę miał. Więc ta zbroja, nie polecam jej. A, bo tutaj tak się to odświeża. Okej. Więc dobra, ta zbroja nie jest aż tak fajna. Ale mamy na przykład zbroję z dyni. Jak myślisz, czy z dyni będzie miało jakąś ultra fajną ten moc? Nie ma sensu pewnie, ale miał coś fajnego. Pewnie nie ma. Ej, lol, ale fajnie wygląda. Na pierśnik fajnie wygląda. A zobaczcie, jak ja wyglądam fajnie. O, lol, jesteś przeźroczysty praktycznie. Bo masz zbroję z liści. Z bloków, jak zrobimy? Właśnie tak, tak, czekaj. Zrzucę ci tutaj. Dobra. Trzymaj połowę. Mam nadzieję, że tyle starczy w ogóle. Dobra, cyk, iść. Ej, nie, nie da się! Ale skam, wszystko to wszystko miało być. No właśnie, znaleźliśmy błąd w tym świecie. Jest jak magiczny... Jak to się nie da, zobacz. Ale nie podoba mi się. Magiczny sposób zdobyłem. What? Nie, no to bacon jest. A, to jest bacon. Ja, ale mnie sprankowałeś, a ja już uwierzyłem, naprawdę. Ale z bacona zbroja! Ho! 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 Co jest? Co ona daje? Nie. Nic. Ej, czekaj, coś dało. A co jakby dała mi szybkość tak dookoła ciebie? Illuminated. O co chodzi? Ej, ale coś przez chwilę. O nie, mam lagi totalne. Ej, ty może dajesz mi szybkość. A masz szybkość? Nie, ale lagi. A ja też mam super lagi. Dobra, czekaj. Daj mi to, to jest zbyt mocne. O, nie ma lagów już. Jest! Udało się, dobra. Ej, masakra totalna, nie? Dobra, mam jeszcze z rudy diamentów. Nie da się zrobić zbrojki z rudy diamentów. Co za skam totalny, nie? Ale z biblioteczek, o, z biblioteczek. Wow, będę bardzo mądry, bo będę miał z biblioteczek. Okej. O, to ja będę enchantem, a ty biblioteczkami. O, no. Dobra. Iść. Dobra, nie ma żadnej mocy, super, raśnej, ale fajnie wygląda nawet. Bym fitował normalnie z biblioteczkami. Byś się mu kupić. O, fituję! Ej, patrz, teraz będziesz dostała więcej expa, czy nie? A może czekaj. Czekaj, czy będziesz dostała więcej expa? No. Dostajesz więcej, czy nie może? Nie, a może ty spróbuj zenchantować coś. Zenchantować? O, nie, to chyba nie będzie działało. Chyba nie masz. Nie wiem w sumie nawet. Dobra. Moi drodzy, to byłyby wszystkie, które przetestowaliśmy w dzisiejszym odcinku zbrojki. Dajcie znać, czy wam się podobało. Gdybyście mogli z każdego bloku zrobić zbrojkę, z czego byście zrobili? Dajcie znać na dole w komentarzach. Wbijajcie do Fireouta na kanał, bo warto, bo warto. No i trzymajcie się. I pa, pa.